Witam serdecznie. Chciałem Ci zaprezentować, w jaki sposób można sobie niewielkim nakładem finansowym zrobić mały, poręczny kapiszonownik. Do wykonania będzie nam potrzebna mała strzykawka insulinowa, kawałeczek rurki, takiej co na innych filmach pokazywałem, też jej używam do kapiszonów, do nakładania. Skalpel, no i oczywiście nasze kapiszony. Obcinamy tutaj jak najbliżej ścianki. Następnie tą rurkę lekko podgrzewamy. Po prostu, by nam lepiej tutaj naszła na strzykawkę. W ten sposób to wygląda. Kapiszonów nie wsadzimy z tej strony, gdyby ktoś chciał, bo już próbowałem, po prostu nie wchodzą. Jak widzicie, nawet nie chcę wpaść. Więc musimy pojedynczo wkładać przez rurkę. Takiej strzykawki razem z tą rurką, tutaj co nam odstaje, wchodzi akurat 18 sztuk, czyli na jakieś 3 bębenki. Znaczy nie na jakieś, tylko na 3 bębenki. Więc mając takie dwie strzykawki, śmiało możemy się pobawić tak do 6 bębenków. Szanując Wasz czas, postanowiłem zatrzymać film i po prostu załadować je. Zrobiłem sobie właśnie wcześniej jedną. Teraz dla Was zrobiłem drugą. Tutaj widzicie, mam dwie strzykawki, czyli mam tutaj po 18 kapiszonów. Śmiało na 6 bębenków. Może zademonstruję, jak to wygląda. Ostatni kapiszon można sobie wsadzić odwrotnie, by nie łapał nam po prostu wilgoci. Jak widzicie. Zademonstruję, jak to działa. Postaram się zrobić jak najlepsze ujęcie. Jak widzicie, działa wygodnie.
Chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest mój pomysł. Po prostu gdzieś to widziałem i postanowiłem zrobić film, by innym też pokazać, że można tanim kosztem zrobić sobie fajny kapiszonownik. No jak zwykle, dziękuję za uwagę. Życzę każdemu miłego dnia bądź wieczoru, zależy kiedy mnie oglądacie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem bądź przypomniałem, bo ktoś mógł zapomnieć, że takie coś można sobie zrobić. Moim zdaniem bardzo wygodne. Zwłaszcza, że można tutaj go sobie ostatniego, tak jak wcześniej pokazywałem, odwrotnie założyć i on na pewno nam nie zawilgotnieje. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i cześć.